Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Your Turn to Die. Witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy teraz w gabinecie pielęgniarki i nasze halucynacje wywaliło 30 przodu. Więc dzień się zaczęła wybornie. Ale, zobaczmy co dalej. Jean, dobrze się spisałeś. Czy mogę to wziąć? Jesteś zadowolona, miał? O, biedna Sara. Tak. To jest dla mnie cenne. Dziękuję ci, Jean. To jest coś... ma adresę w stronę fangame'ów. Słuchajcie, to się stało już, nie wiem, ile odcinków temu Joe zginął. 8? 6? Nawet 4? Dalej czuć coraz mocniejsze wręcz. Jakby... nie wiem, jak to nazwać, brakuje mi tego słowa po polsku, kurde bele. Takie dalsze następstwa tej śmierci. A nie, że wychodzicie z sali procesowej i już... o! Co jutro na śniadanie? O, ładnie dziś wygląda, ale dzisiaj pogoda to jest... Żyleta. To jest dobrze napisana żałoba i narastające szaleństwo. To jest super. Dzięki Bogu, miał. Chyba nic sobie tutaj poradzę. O nie. Co to było? Uspokój się. Musisz być spokojna. Cóż, zalepiliśmy Gina, więc chodźmy. Zalepiliśmy. No nie powiedz, że zalepiliśmy, tak sobie zażartowałem. Racja. Jeżeli się skrzywdzicie, wróćcie tu. Okej. Okay. Łapię. Bez przesady, nie daj dziękowo, to nie odpalimy tej syndromu sztokholmskiego. To są porywacze, oni są naszymi wrogami, przynajmniej na ten moment. Nie wiem, czy to się zmieni. Na ten moment oni są naszymi wrogami. Okej, okay, będziemy ostrożni. Chodźcie, wasza dwójka. Opuściliśmy biuro medyczne. Dzień pierwszy. Noc. Lecz co są negocjacje? Rekla na mnie patrzy. Jakby chciała mnie zawołać. Ciekawe, o co chodzi. Okej, zobaczmy zaraz, o co chodzi. Kolejny saveik niech powstanie. Tam jeszcze Naoha w tle wygląda queenka w ogóle stojąca. Przez to, że zaleczono mi tą ranę, zrobimy się głodny, miał? Czy powinienem poprosić o wypchane papryczki? Nienawidzę papryczek, miał? Jezu, wypchane papryczki, które są słabe. To jest choinka Nao, jak nic. Tak! Jak dziwnie. Chociaż na zewnątrz jest noc, te okna... Czego chcesz, Reako? Sara, możesz ze mną na chwilę podejść? Co się stało? Znalazłam dziwne miejsce. Chciałam ci je pokazać, zanim powiem reszcie. Dziwne miejsce? Dalej, chodź za mną. Okej. Co to za miejsce? Powiedziałam ci. Już mówiłam, dziwne, prawda? Najbardziej dziwną częścią są te schody. Jest, na szczycie jest maszyna do... automat. Automat? Dziwnie wyglądający automat, który jest na szczycie schodów. Nie ma tu zbyt dużo przedmiotów. Ani cen. Zasilanie jest włączone. Automat bez... bez produktów i cen? Do cholery, o co tutaj chodzi? Ale... jakiś slot na rachunki jest podpięty. Wygląda, jakby można było tutaj wrzucić monety. Na przykład tokeny. Co powinniśmy zrobić? Wsadzimy jakieś tokeny? Poczekaj chwilę. Chcemy czy nie chcemy? Wiesz, Reko, może ty wsadzisz trochę? Reko, śmiało. Okej, okay. Robimy to. Proszę bardzo. Odsuń się, przed ci palić, Sara. Reko gładko wrzuciła tokena. Nic się nie stało. Może jeden token nie jest wystarczający? Może wsadź tam wszystkie? Patrząc na ten numer na górze, może... trzeba wbić 200 tokenów. Ha? Kto zarobi tak dużo? Lepiej, żeby to był jakiś pyszny napój.
Nie musisz się... Może teraz nie martwmy się tym? Rozumiem, 200 jest po prostu bez sensu. Odwaliło im. Nie ma problemu ignorując to. A, czy to nie jest ulga? Wyjdźmy z tego creepy miejsca. Och, Reko. O, Deko. Wyciągnąłem token, który ona wsadziła z kasetki na zwroty i oddałem Reko. Hej, dzięki. Chodźmy, Sara. Racja. Może wrócimy tutaj później i rozwiążemy tą zagadkę. Poza tym, już czas na kolejną atrakcję. Tak, to prawda. Już czas na kolejną atrakcję. O ile się nie mylę, możemy jeszcze teraz wrócić sobie do Medical Office. I tutaj coś widzimy. Nie jestem pewien, czy musimy to klikać, więc na wszelki wypadek sobie zapiszę może na 12. Bo to na pewno nam coś trochę zmieni. Mam 50. Coś odbija się od ściany. Joe tam jest. Nie, znowu. To jest halucynacja. To musi być znowu halucynacja. Halucynacje pogorszyły się o 20. Co to się nagle stało? Halucynacja, muszę ją zignorować. Jak długo będę jeszcze cierpiała? Jak długo ja będę... Podeszłam do szafy, ale halucynacja nie odeszła. Właściwie, widziałam ją teraz bardziej jasno. Nie mów mi, że to jest... Joe? Nie, on nie reaguje. Coś jest nie tak z moimi oczami? Co ty robisz? Nie otwieraj drzwi bez pytania, proszę. Cefalin. Okej, no wiedzmy się, co tu się dzieje. Jeżeli czegoś potrzebujesz, proszę daj mi znać. I nie przeszukuj niczego sama. Co to jest? Powinnam móc eksplorować, ile chcę. Co to jest? Cefalin, powiedz mi, co to do cholery jest? Cóż... To jest lalka. Kolejna. Już mieliśmy lalkę Kany, mieliśmy lalkę Sary i teraz mamy lalkę Joe. Lalka? Na pewno widziała się wcześniej lalkę pani Kany, albo twoją. Teraz ci o tym myślę, pamiętam używanie lalki, która wyglądała tak jak ja, w pokoju z lustrami. Teraz pamiętasz? Tak. Po co one są? Czy to są prawdziwe lalki? A jakie mają być fałszywe? Kto je zrobił? Po co one są? Jaki jest cel tych lalek? To jest eksperyment zrobiony przez organizację. Nie mogę powiedzieć niczego więcej. Im bardziej patrzyłem na lalkę, czułam, że ona w każdym momencie może zacząć się ruszać. Jakby Joe naprawdę tutaj był. Jeżeli chcesz, mogę ci ją pożyczyć. Nie bądź śmieszna. Kto by takie coś chciał? Jednym z celi tych lalek to była ulga psychiczna. Cenna osoba, której nie można już spotkać. Można z nią porozmawiać, albo mieć ją przy sobie. Lalka to lalka, nie potrzebuję jej. Ale czujesz stres, prawda? Proszę, bądź szczera, panienko Saro. Potrzebujesz zbawienia. Żałujesz. Jeżeli tylko byś chciała, mogłabyś złapać ją za dłonie i uciec z nim. Ale zmarnowałaś to i zabiłaś Joe. I teraz żałujesz. Przestań! Stanięcie przed Joe Tazuną to jest jedyna droga do zbawienia. To nie... Uparta. Rozumiem. Więc tylko dla ciebie. Pozwól, że pokażę ci niesamowitą funkcję, która sprawi, że poczujesz się jeszcze bliżej tej lalki. Przestań. Czy to nie jest trochę zbyt duże interferowanie? Czyli nie za bardzo wpływasz?
Może nie jesteś zła, ale na pewno nie jesteś normalna. Przepraszam, przesadziłam. I tutaj zasuwa się pytanie, czy Keiji przerwał to? Bo po prostu przerwał? Czy on ma jakiś wpływ na tą lalkę? Bardzo szybko go posłuchała. Sprawa Safari nie wygląda taką, która by sprawiała kłopoty tak po prostu, ale no jednak. Nie będę już mówiła o lalkach. Ale jeżeli mogę jeszcze coś zasugerować... Mam urządzenie, które leczy rany psychiczne. Proszę, wróć, zanim halucynacje staną się tak intensywne, że zniszczą twój umysł. To tyle. I rzeczywiście... O, cóż, do zobaczenia. Ale rzeczywiście teraz... Możecie przestać mi przeszkadzać na moment? Wszystko gra? Jest okej, okay, jestem zmęczona. Powiem prawdę. Jestem wykończona. Nie powiem, żebym był zaskoczony. Chcesz na chwilę usiąść? Okej. Okay. Sara, czy ty lubiłaś Joe? On był moim bliskim przyjacielem? Nie wiem. On był towarzyszem. Był bliskim przyjacielem, to jest prawda. Nikt inny był tak głupiutki, taki... Nikt inny nie miał tak dobrego serca i nie był tak wesoły jak on. Ta, na pewno. On był dla ciebie jakimś ważnym. Nie patrząc na lubienie czy kochanie, racja? Tak. Teraz ci o tym myślę. Ty też miałeś coś ważnego, racja? Może w końcu się coś dowiemy o Keijim. Powiedziałeś, że powiesz mi o tym, jeżeli przetrwamy główną grę. Miałem. To było za czasów, kiedy byłem policjantem. Za czasów, kiedy dobry, poczciwy, stary policjant jeszcze był w szkole grade school? Grade to jest podstawówka? Szkoła podstawowa, tak. Wychowywała mnie tylko matka. Nie byliśmy bogaci. Więc kiedy odwiedzałem przyjaciół, musiałam pożyczać rower mojej mamy. Hamulce się średnio działały, więc pewnego dnia spadłem, a rower popłynął do rzeki beze mnie. Wstyd teraz, że wyśmiejemy przyjaciele i ból utraty drogiego pojazdu mamy sprawiły, że zacząłem beczyć jak dzieciak. I wtedy, właśnie wtedy pojawił się przyjacielski policjant z sąsiedztwa. On wskoczył do rzeki i wyłowił rower. A nawet spędził godziny na komisariacie, żeby go naprawić. Przesiąkający i niezręcznie spoko. Był moim bohaterem. Więc on był osobą ważną dla ciebie. To przez niego zostałem policjantem. Nigdy tego nie zapomnę. To bardzo cenne wspomnienie. Dziękuję ci bardzo. Czy mogliście się spotkać? Chyba dziękuję, nie ma co naciskać. Ter bardzo się przed nami otworzył. Czuję, jakbym dowiedziała się czegoś o tobie po raz pierwszy, Keiji. O, czyżby? Dziękuję ci bardzo. Daj spokój. Okej, to koniec historii. Uspokoiłaś się troszkę? Tak, bardzo ci dziękuję. Trzymaj się. Zawsze możesz polecać. Zawsze możesz polegać na panie policjancie. Okej. Okay. Przejdźmy sobie teraz do lobby. Zapiszmy ponownie o tych halucynacjach. A, czy ja użyłem tej maszyny w końcu? Jak ja mogę jej użyć w ogóle? O, teraz. To ja, Safalin. Nie opuszczę teraz mojej warty. Rozumiem. Proszę, powierz mi swoje ciało i umysł. Skoro o tym mowa, panie Krosaro, czy chciałabyś zapomnieć trochę o halucynacjach, które cię męczą? Zapomnieć? Tak, byłoby źle, gdyby skrzywdziły twój umysł. Proszę, rozważ to, póki jeszcze wciąż możesz. Możesz zapomnieć o Joe? Zapytam jeszcze raz, panienko Saro, czy
Czy chcesz użyć tego urządzenia, żeby zapomnieć o halucynacjach? Co powinno zrobić? Wiesz co, powiem wam tak. Ja z tego co pamiętam, to jest po prostu mechanika trenia haczyka, poza jednym. Nie można tego użyć 3 razy. Możemy użyć to tylko 2 razy. Jeżeli się nie mylę, jeżeli użyjemy 3 raz, to będziemy niestety mieli sytuację, w której dostajemy badenda. Ten baden pewnie wam z czasem pokażę, nie wiem od czego to zależy. Sama Safarin chyba nas o tym nie ostrzegła, ale generalnie możemy dzięki tej maszynie zrecytować sobie poziom halucynacji, który aktualnie mam na poziomie 70, do 0. Także spróbujmy zapomnieć. Nie wiem, czy to ma wpływ na fabułę, że zapomnianie Joe'a jakoś to zmienia. Okej, zróbmy to. Tak, nie martw się, to bardzo wygodne urządzenie. Proszę bardzo, włóż tutaj swoją głowę. On się okazuje, że to jest Pocket Center z Pokemonów. I zaraz ten dźwięk będzie. Hej, czy to na pewno okej? Bardzo dużo przyczepiasz rzeczy do mojego ciała. W porządku. Większość tych rzeczy jest do masowania ramion, kiedy będziesz w środku. Moje ramiona nie są napięte, chociaż... Więc lecimy. A! O! A! O! A! Zabingrywana w pełni scena, nie? Jak było? Czy twój umysł nie jest oczyszczony? Odświeżony bardziej powinien być. Co? Masz rację. A co to jest? Teraz wydaje mi się, że całe to cierpienie było tylko iluzją. Mój umysł jest tak czysty. Halucynacje spadły do zera. Zapomniałeś trochę o Joe. I to jest zostawia właśnie ten komitet. Zapomniałeś trochę o Joe, czy nie będzie przypadkiem momentu, gdzie to, że rejestrowaliśmy te halucynacje, skończy się dla nas jakimś kiepskim następstwem? To niebezpieczne, żeby użyć tego 2 razy, więc nie powinnaś już tego używać. Racja, jasne, dziękuję ci, Safarin. To nie jest tak, że jesteś w pełni ozdrowiona, więc proszę uważaj na halucynacje. Okej, okay. Teraz możemy się stąd usunąć i teraz, o ile się nie mylę, musimy zrobić jedną z atrakcji, więc może teraz Relaxation Room, jakaś jedna atrakcja? Coś Alice powie? Ruszanie się z kajdankami, łańcuchami i z żelazną kulą jest takie niewygodne i stresujące. Tak, on zawsze je nosi. Pasuje do ciebie? Spróbuję zedrzeć. Próbowałem, ale to nie ma sensu. Więc on próbował? Okej, mamy Quick Draw, mamy Fly Swatter oraz Spirit Shatter. Pamiętam, że Spirit Shatter chyba nie był najprzyjemniejszy akurat. Spróbuję może z Quick Draw? Czekajcie, bo zwykle źle kliknąłem. Uczestników 2, nagrody 2. Poziom łatwy. No spoko, było trudne, było normalne, teraz zróbmy coś łatwego. A może oba były trudne? Może oba były trudne. Na sygnał szybko wybierz broń, która jest pokazana do ataku. Pokonaj 3 lalki, żeby wygrać. Okej. Okay. I mam do wyboru 3 partnerów, jest to Soul, Reko oraz Nao. Jeżeli chodzi o Soul, to ma on poziom łatwy i pokazuje dobrą broń wcześniej. Reko sprawia, że przeciwnik zbliża się wolniej po sygnale, jest to poziom normalny, a Nao z kolei daje nam 1 sekundę ostrzeżenia przed sygnałem. Jest też na poziomie łatwym. Sam bilet, jeżeli byśmy go tu użyli, sprawia, że wcześniej by pokazywane były bronie. Tak samo jak w umiejętności Soul, więc tutaj by się nawet nie pocało to używać. Więc co, no chyba znowu pójdę z Soul, a może... Może Reko? Okej. Okay. Nieźle, Sara. Pokażę ci moje zdolności bojowe. Okej, okay, jestem gotowy. Oczywiście ładowanko. Zacznijmy ode mnie. Ta, pokaż im. Okej. Okay. Zasady. Symbol broni
nagle pojawi się na ekranie. Szybko wybierz broń, żeby zaatakować. Jeżeli wybierzesz za późno, twój przeciwnik zaatakuje pierwsze. Wybranie, złe wybranie też sprawi, że będziesz zaatakowana. Dobra, spróbujmy. Mogę już teraz wytknąć. Nie śpiesz się, Sara. Upewnij się, że zaczniesz najpierw broń. Dobra, to jest zręcznościówka. Był nożyk, teraz słomka, czy nie wiem, co to jest? Łom chyba. Słomka. Słomką został. O, samuraj. O, o! Sorry. Mój błąd. Uśpieszyłem się. Muszę mieć większą dyscyplinę. Teraz dobrze. Łom. No i łatwo, pokonałem kolejne i... Ulala, jakiś żywiołak. Będzie w końcu pistolet. Fajna muzyczka leci w tle. Jak zresztą zawsze... bardzo mało czasu. Bardzo mało czasu. No, błagam! To trzeba mieć po prostu kursor nad tym, ja poruszyłem się bardzo szybko. To tyle, jeżeli chodzi o mnie? Jak śmiesz robić to, Sarze? Zmiażdżę cię! Daj jeszcze reko. Okej, okay, dzięki umiejętności miałem trochę więcej czasu. Dobra, nożek. Jeszcze jeden. Nożek. Nice. Łatwiutko. Kobieca siła. Wygrałeś walkę. O tak! Bułka z masłem, Sara. Proszę, to są clear chipsy. Dzielimy się po połowie, dostaliśmy po jednym, okej. Okay. Robiąc to, atrakcja została skończona. Dobra, to ja sobie wracam do elementu, gdzie co teraz będę musiał dalej robić. A teraz będą negocjacje, okej. Okay. No mam do wyboru Reko, Gina oraz Putaro. No i nas interesuje tutaj Gin, ogólnie rzecz biorąc. Chyba, że Gin nie dawał tej tokenów, za chwilę to sprawdzę. Buying price, nie, negotiation and tokens. Nie, da się i to naprawdę solidnie z nim wymienić, więc robimy to. Zdecydowanie to robimy, bo nie wiem, czy w ogóle teraz nie będę miał 40 tokenów z Ginem po tej akcji. Ale zobaczmy, co każdy powie oczywiście. Sara, to nie jest wymiana, ale chcesz pogadać? Posłuchajmy skróconą wersję. Chcę po prostu pogadać. Potrzebujesz przerw, racja? Przerwa, Sara, ty... Okej, to jest powtórka. Kutaro? Sara, może chcesz się wymierzyć? Co powiesz na 20 tokenów? Nienawidzę robić tego, co poprosił Ranger i spółka, ale myślę, że... pozbierałbym tokeny. Co ty na to, jak to brzmi? 20 tokenów nie jest... to nie jest dużo, racja? Okej. Zobaczmy, co powie Jean. Starsza siostrzyczko Sara, dam ci 30 tokenów, miał? Zagrajmy razem. Słuchajmy krótkiej wersji. Mam pomysł, miał. Nie chcę się zamieniać tokenami, ale pomyślałem, że użyję ich tak, żeby miały znaczenie. Kto kawałek ze mną zagra, dostaje 30 tokenów, łów? Więc to nie jest wymiana. Wymiana czasu za tokeny, halo. Łów, pobawmy się, miał. Mam po prostu się pobawić? Tak, za 30 tokenów kupuję twój czas, miał. Trochę to brzmi niefajnie. Więc lepiej, żebyśmy mówili się super. Berek, walka, miecze, medytacja. Medytacja brzmi jak super zabawa. Całe dzieciństwo bawiłem się w medytacji, dlatego teraz jestem takim człowiekiem. Dobra, walka, miecze. Powalczmy o miecze. Tak! Będziemy się układać dużymi patkami, łów? Haha, powinieneś poznać jakiegoś mistrza kendo, który by pomógł ci z tymi ostrzami. Jak mistrzowie kendo zajmują się ostrzami? Swoim własnym ciałem. Starsza siostrzyczko Sara, twoje oczy wyglądają jak oczy mistrzyni szermierki. Łów! Klęknij przede mną, starsza siostrzyczko Sara! Zbyt wolno? Cóż za nie... cios poniżej pasa, miał? Czy to już koniec? A, nie mogę sobie na to pozwolić, miał? Jeżeli nie podejdziesz, to ja muszę skrócić dystans. Sara Chidoin. Nadchodzę. To jest rozpaczone. Uff. Miau. Przeprowadźmy walkę. O Jezu.
Miau! To było zabawne, Wolf. Świetnie się zachowywałaś, miau? Haha, to jest ważne, żeby w pełni założyć rolę. Do takich rzeczy jak to. Widać było, że nie czuć było po tobie wstydu, Jill. Tak, pani. Czy tylko ja się martwię, że ktoś inny patrzy? Ginia, usiedliśmy. Starsza siostrzyczko Saro, czy jesteś zmęczona, miał? Troszeczkę. Miło mi się z tobą spędzę czas, miał? Ha, dziękuję. Dlatego chciałbym, żebyś zaakceptowała moje tokeny, łów? Nie chcesz się wymienić? Ty nie chcesz się wymienić, prawda? Tak. Coś tak, że nie chce, on po prostu chce nam je dać. Proszę, starsza siostrzyczko Saro, zaakceptuj je, łów? Nie ma sensu odmawiać, ale... Słuchajcie... Akcept. Łatwo! Dziękuję, drogi Jeanie. Dziękuję, Jean. Fajnie się z tobą bawiłam. Powiedzmy, że to jest to. Tak! Ale to jest opłata tylko raz. Następnym razem bawię się z tobą za darmo, Jean. Jasne, łów! Z chęcią pozbawię się ze starszą siostrzyczką Sarą, miał? Czy on się pomylił, albo... Och, cóż, co on powiedział takiego? Czekajcie. Używając starszej siostrzyczki Sary. Cóż, to tyle, jeżeli chodzi o negocjacje. Robi się już późno. Nie mogę już nawet się skoncentrować. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dobranoc. Coś widziałem, jakiś ruch na zewnątrz. Co się może dziać tak późno w nocy? Starsza siostrzyczko Saro! To jest straszne, miał? Co się stało, Jean? Ten starszy koleś! Został zabity, łów? Ha? Chodź do pokoju monitorowego, miał? Starszy koleś? Czyli kto? Ja chyba podejrzewam, o co chodzi, ale... Zapisałem w złym miejscu trochę. Ale... Niestety, to jest koniec odcinka. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, żeby podbijać zasięgi kanału i sprawić, żeby był większy, żeby mógł jeszcze bardziej poważnie o to podchodzić, o ile się jeszcze bardziej da niż dwa materiały dziennie, ale będą jeszcze specjalne materiały i wiele, wiele innych. Dodatkowo zapraszam was na moje media społecznościowe, Twittera, gdzie często piszę, nasz serwer Discord, gdzie macie super dużo kanałów, żeby sobie pograć o Rompie oraz o innych grach typu Your Turn to Die. Dodatkowo zapraszam was jeszcze na Patronite, żeby wspierać kanał pieniężnie oraz na Twitcha, gdzie streamuję od środy do piątku, od godziny 17 póki co, ale będę chyba na wakacje trochę to rozszerzał, więc wpadajcie koniecznie. Poza tym, moi drodzy, czy mam coś wam jeszcze do przekazania? Zapraszam jeszcze na bloga Pekatorum, jeżeli chcecie poczytać fajne opowiadania w klimatach zabójczej gierki. Także to tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, widzimy się jutro na odcinkach z romp pierwszych. Dzisiaj mieliście super ten romp another, a macie jutro o 16 odcinek z... Chyba już z trybów pobocznych, ale tu nie jestem jeszcze pewien, czy się wyrobiłem już z nagrywaniem, bo jeszcze to nie grałem na ten moment, ale prawdopodobnie się wyrobię. Chyba to już będą odcinki poboczne V3, a jak nie, no to jeszcze będzie ostatnie odcinek jakiejś Super Danganronpy drugiej. A o 18 czeka was kolejne przygody w czwartym już rozdziale Danganronpy pierwszej, podejścia drugiego. Także zapraszam serdecznie, wpadajcie koniecznie na materiały, no i widzimy się już w kolejnym odcinku za dwa dni o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.